Witam was, jestem Repus, oto jest odcinek taki pokazowy. Chciałem wam pokazać pewną gierkę, w którą kiedyś ja się zagrywałem za dzieciaka, przy okazji wam zaprezentować. Może część z was się ona spodoba. Jak nie kupicie na Steamie lub przez G2, to może ewentualnie pobierzecie na Piracie. To już nie ma większej różnicy. Jeżeli wam się spodoba, to po prostu ją sobie obczajcie. A ja chciałem wam zaprezentować grę Majesty. Jest to symulator Królestwa Fantazy, ale taki bardziej symulator strategia niż taki symulator pokroju ETS-2, gdzie jeździcie sobie tirem po prostu i tyle. Już wam pokażę, tworzycie sobie no, swoją postać, nazywacie ją jak chcecie. Dobra, to może być wyglądać trochę małe, ponieważ... Możesz zamknąć japę? To wygląda trochę małe. Dobra, nie gada już. To wygląda troszkę małe, ponieważ mam dużo rozdzielczość, mam 2K monitor, więc to troszkę tak wygląda. Na przykład na laptopie to wyglądało lepiej. Tu nie ma jednej głównej linii fabularnej. Tu jest kilka pojedynczych misji, są one na różnym poziomie. Tam na przykład jest Advanced, ta Beginner. Są też eksperty, tu na przykład jest ekspert. I my byśmy sobie zaczęli na przykład... Pokazałbym wam tą rozgrywkę na przykładzie Beginner. Three legendary heroes called the Scions of Chaos have issued a challenge to the champions of our settlement. They call on our heroes to meet them on the field of battle. All three Scions must be defeated before we can truly claim to have bested them. W skrócie, to jest akurat dosyć trudna misja, jeżeli chodzi o Beginnera. To jest chyba według mnie jedna z dwóch trudniejszych, ale zobaczymy jak wyjdzie. Jeżeli nie zrozumieliście, co on tutaj mówił, potem było dosyć cicho, więc on tutaj powiem. Trzech super OP czempionów postanowiło rzucić nam wyzwanie i chce nas rozwalić. Naszym celem jest ich pokonać i wtedy wygrywamy. Są różne cele misji, na przykład musimy znaleźć jakiś zamek. On na przykład odpalmy sobie jakiś zamek. Pokażę, bo to będzie łatwiejsze, gdyż tutaj to jednak bez rozgrzewki, tak w cudzysłowie, to może być dosyć trudne. No bo oni rzeczywiście przychodzą na jakichś 30 poziomach tutaj, bo każdy bohater ma swój poziom. The Wizard Course to jest też jedna z trudniejszych, dlatego niech The Forsaken Lord będzie, to jest dosyć łatwe. My liege, while this land holds great promise, I should point out that there is much that requires your immediate attention. Our town is still beset by the marauding monsters who lurk in this forsaken land. We will only know true prosperity when these interlopers are kept at bay. It's in your best interest to employ the services of a variety of heroes. With their skills and the blessings of the gods, we may be able to safeguard this community. Czyli w skrócie ta misja jest troszkę inna. Akurat polega na tym, że stwory nas atakują i my musimy je zniszczyć, więc pewnie to będzie jakiś zamek, który będziemy musieli zniszczyć. Destroy the evil castle to win the epic quest. Właśnie. Mamy tutaj nasz zamek. Różnie to wygląda na początku różnych gier. Tutaj mamy Rangers Guild, które jest akurat bardzo ważne i bym je zbudował jako pierwsze. Marketplace mamy teraz tak. Ponieważ muszę jednocześnie tutaj grać i muszę wam jednocześnie opowiadać. W takim razie. Tutaj nie sterujemy żadnym bohaterem. Jak widzicie, zrespiłem bohatera i on sam zaczął nawalać. On może zaraz ginąć niestety. Ponieważ nie wszyscy bohaterowie dobrze myślą. O nie, dobrze, pokonał go. I tak, mamy kilka rodzajów bohaterów, zależy też od jakiego questa bierzemy. To możemy mieć ich różne rodzaje, na przykład czasami są czarodzieje zablokowani. On zaraz zdechnie chyba, a nie, przeżył, wyśmienicie. Halo, ok, tutaj jest. Dobra, może zatrzymam i troszkę opowiem, ponieważ jestem troszkę zajęty zbytnio grą. Bohaterowie nie sterujemy nimi, tylko tworzymy budynki, w których rekrutujemy bohaterów. Bohaterami nie kontrolujemy. Niektórzy są bardziej tchórzliwi, niektórzy mniej tchórzliwi. Niektórzy się rzucają na każde wyzwanie, przez co często giną na przykład, a inni często spieprzają. Inni mają super atak, ale jeżeli raz się ich trafi, to umierają od razu, na przykład czarodzieje. No przecież jeżeli chcemy ich przekonać do zaatakowania jakiegoś mocnego celu czy coś, to musimy wyznaczyć na niego nagrodę, żeby po prostu ten cel się na niego rzucił. Jak widzicie, idzie też taki tax collector, to jest on poborca podatkowy i on sobie właśnie chodzi po budynkach, zbierając podatki.
Pieniądze się pojawiają z tego na przykład, za zabicie stwora, więc ileś tam bohater dostaje hajsu i on na przykład idzie później do sklepu, żeby kupić sobie potiona, który tutaj możemy odkryć, research w marketplace na przykład. Możemy na przykład upgrade'y w kuźni zrobić, dzięki czemu będziemy... Tutaj jest na przykład kuźnia, blacksmith, ja to buduję? Nie, buduję inn. Inn to jest karczma. Zbudujemy sobie kuźnię, gdyż kuźnia może właśnie dostarczyć tutaj boosty. Widzimy, tutaj idzie bardzo ciężki, silny przeciwnik, idzie troll. Ach, Jezu. Na tym, kurczę, jak się nazywało. Na laptopie troszkę to jest mniejsze, więc tam troszkę inaczej wygląda. A ostatnio na laptopie to grałem. Tak, co możemy tutaj zbudować? Trading post, mało co możemy. Rock z guild nie polecam. Czasami jest dobre, ale nie polecam. Guardhouse daje nam tutaj City Guarda. Daje nam City Guarda. I możemy upgrade'ować także na poziom, żeby ten City Guard był upgrade'owany oraz żeby ta wieża strzelała. Zobaczymy, jeżeli on podejdzie. Tak, wieża strzela z automatu. A o śmierć City Guarda nie musimy się co martwić, tak samo jakby o takich państwowe postacie, jak Pizanty lub Tax Collector. Znaczy śmierć Tax Collectora jest zła, bo wtedy on traci pieniądze niestety, które zebrał. Ale na przykład jeżeli o takiego tutaj Palace Guarda nie musimy się martwić, czy on umrze, czy nie, ponieważ on się po chwili sam z siebie respi. Ale na przykład jeżeli umrze ktoś stąd, czy stąd, to nie musieli go zakupić ponownie. Zobaczmy, co my tutaj mamy po upgrade'owaniu, bo oni upgrade'owali w końcu na ten drugi poziom. Tak. Słabo. Żaden budynek nam się nie pojawił? O, słabo, bardzo słabo. Dobra, blacksmith się zrobił. Tutaj mamy w researchu upgrade na bronie. No właśnie, zmarł niestety. I właśnie jest taki dźwięk. Każdy bohater ma swój taki własny dźwięk, po którym możecie poznać, że niestety umarł. Ten mówi na przykład, że dołącza rock. Rock to jest po... to nie jest łotrzyk tu, nie, to jest ranger, to jest strzelec, zwiadowca. Guardhouse'y. No cholera, no. Zbudujmy sobie jeszcze jednego guardhouse'a, bo oni zbyt często giną, moi bohaterowie. Tutaj warriora sobie walnijmy. Statua jest nieprzydatna na razie, trading post też jest nieprzydatny. Statua zwiększa chyba morale. Czyli mniejsza szansa, że będą uciekać postacie. Ale oni tam nie zażynają tamtych, wyjątkowo. Rose'y. Dobra, może na razie tutaj nie... Dobra, tworzy się jeszcze jeden. No pomóż im tam. No Jezus, no... Oni zażynają po prostu moich strzelców. A, i tutaj mamy poziomy postaci. Postać dostaje expa za każdy strzał. Nieważne, czy on był celny, czy nie był celny. Za każdy strzał wchodzi expik. Czy tam za uderzenie na przykład. No i po prostu jak dostaje lepszy poziom, to ma więcej życia. Oczywiście misje są trudniejsze, tak jak widzimy mamy chyba gdzieś trading post czy coś w tym stylu, albo został zniszczony przed chwilą, ponieważ idzie sobie karawana do marketplace'u. Ważne jest, żeby zbudować to obok marketplace'u, ponieważ marketplace teraz mamy dużo hajsów. Dobra, już nie mamy, bo zebrał. Ale on niesie teraz 2500 golda. On to musi donieść tutaj, żeby ten gold dostał. No, jeszcze więcej właśnie ginie. Trolle bardzo się rzucają na te marketplace'y. Natomiast szczury takie duże, nie takie, chyba nie ma tutaj dużych szczurów, jeszcze go nie widziałem, dużego szczura. One wykradają hajs z tych marketplace'ów. Dobra, jeszcze jednego warriora. Tutaj, pomóż mu! Jezu, specjalnie tak to blisko zbudowałem, dosyć blisko, żeby pomagał. Jest jeszcze jedna jednostka, której niestety tutaj nie ma i bardzo tego, że... O, jest szczur, ten wykrada hajsy z budynków i tak dalej. I join the white spirit. Dobra, ten idzie na solo. Więc zróbmy teraz rangera. Ja pierdzielę, ale w ranger mi ginie i to dwóch. Bo ten spieprzył. Chyba na ciota. Sorki za słowa, ale... No to jak mogę się inaczej wyrazić, jak ucieka.
To miała być łatwa gra. Dobra, Roxów zbudujmy w takim razie. Roxy to są takie małe popierdółki, które... No głównie co robią, to właśnie biegają na lewo i prawo. Ale także biorą na przykład hajs budynków i za to na przykład upgrade'ują siebie. Oni są bardzo tchórzliwi, te Roxy, no w przeciwieństwie do nich. Już ich praktycznie nie mam, tutaj muszę rekrutować. Oni są bardzo tchórzliwi, z każdej trudniejszej walki uciekają. Wyjątkiem jest, jeżeli oni... Jednego guardhouse'a bym tutaj zbudował, bo to już jest irytujące. O, ten nawet przed szczurkiem ucieka, który jest ledwo żywy. Wiesz, jest to irytujące już tutaj. A myślałem, że to sięgnie tego marketplace'a. Zarąbcie go. Rzucę to jakieś 500 hajsu, może się ktoś znajdzie, ponieważ zaraz mi marketplace padnie. Marketplace to jest kosztowna rzecz, przy okazji taka upgrade'owana. No cholera, no. No i padł mi marketplace, niestety. Musimy zbudować nowy i cały go upgrade'ować, całą drogę znowu tutaj w górę i tak dalej. Czy tutaj jest miejsce, gdzie mogę postawić marketplace'a? Dobra, postawmy go. Jezu, jaki on jest silny! Guardhouse'a mi niszczy. A nie, to jest jeszcze szkielet. Dobra, Rock niech pójdzie. Tu już żadnego nie mamy. A Rose'y tutaj zbadajmy. Z automatu to strzelało. I naszym celem jest chyba ten zamek, co nie? No, musimy uzbierać wystarczająco hajsu i dużo bohaterów, żeby przekonać ich, żeby tam poszli na ten zamek. Improve the catams. Killnik pojszony zbudujmy, żeby byli jacyś, jakoś przydatny był ten marketplace, ale oni są bardzo silni. Są także mody do tej gry, jak na Steamie ogarniecie. Ja mam odpalone dwa, ale nie mam odpalonych w grze, ponieważ jeszcze w grze trzeba je aktywować. Są to mody na szybszego poborcę podatkowego, bo on potrafi być upośledzony. Patrzcie, on tak chodzi. Macie taki marketplace, który ma na przykład 1000 czy 200, 2000 hajsu. I on tam nie podejdzie, ponieważ musi zebrać hajs z domku, który ma 50 golda. W takim razie... w takim razie, niestety... tutaj... ten mod pomaga po prostu. I mam mod, który daje silniejszych tych Palace Guardów. Też go nie mam odpalonego, co prawda, ale mam na Steamie tam w workshopie pobranego. No i on daje tych lepszych City Guardów, że są mocniejsi tam, ale lekko są podbici. Ale każda statystyka, ale lekko, bo oni tutaj rzeczywiście są troszkę za silni. O, są rogi, Roxy. Tam rogowie, jak ja to też lubię mówić. Oni, zaraz wam pokażę, jak się zrespi pierwszy. On jest takim błaznem z kuszą, można powiedzieć. I on co robi, to idzie na przykład do domku, odpieprza pieniądze i kupuje coś na przykład. I dopiero jak tak troszkę pochodzi i pobije się ewentualnie jakieś pierdółki, to wtedy dopiero staje się użyteczny tak na serio. Niestety nie ma czarodziejów tutaj, co mnie bardzo smuci. Nie ma też kapłanów, co mnie jeszcze bardziej smuci. O, ten szczur pewnie będzie pieniądze podpierdziać, jeżeli nikt go nie zatrzyma. Patrzcie, 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 jaki jest kubany. Dobra, ta wieżyczka do niego strzeliła. Jednak ten marketplace jest teraz chroniony. Nie ma visitor, trzeba go zabić. A, jak odpalimy market day, to z automatu natychmiast nam się pieniądze tutaj skakują do tego marketplace'u. Ale kosztem tego, że wszyscy wizitorowie wypadł z tego. Czyli nikt już nic nie kupi w tym budynku przez jakiś czas, aż to się nie naładuje ponownie, ale mamy natychmiastowo hajs natomiast. Czy coś jeszcze tutaj? Mamy sobie tych pizantów. Pizanci, którzy budują, zależą od poziomu budynku. Chyba na poziom jest dwóch pizantów i jest sobie dużo roxów teraz. Oni są spoko, ponieważ oni odkrywają mapę. I właśnie to jest też ważny powód, żeby na początku ich dać, żeby zwiększyć sobie zasięg widzenia mapy. Bo nie ma tutaj takich czarnych pól, jeżeli już coś odkryjemy, widzimy to cały czas, więc wiemy, gdzie ewentualnie jakiś wróg idzie, czy coś w tym stylu. Upgrade'ujemy sobie tutaj także te guardhouse'y, żeby mieć, jak będę miał 4 guardhouse'y, to powinien być spokój, jeżeli chodzi o to, że czy ktoś mi rozwali kraj tutaj, to co jest w środku królestwa, czy nie. We improve the guardhouse. I ten głos mnie zawsze rozwala. W ogóle ja to kiedyś za dzieciaka grałem. Było, nie znam jaka to była płyta, na pewno nie ma cybermycha i tak dalej, ale chyba to było CD Action.
Na CD Action było demo kiedyś Majesty i była tam jedna misja. Ją można było rozgrywać maksymalnie 40 minut. Po 25 minutach ja już miałem wygraną, ale grałem cały czas, zabudowywałem całą mapę i wtedy mi po prostu misję wyłączał. Ale tej misji nie znalazłem w tej grze, a przynajmniej nie w takim odzwierciedleniu jak teraz. Ponieważ niby ta misja jest podobna do tamtej, że trzeba było zamek zniszczyć i tak dalej. Ale tam wyglądał troszkę inaczej, bo na przykład pamiętam, że był taki moment, gdzie szło trzech minotaurów na nas. To jest potężna jednostka, jeśli jest praktycznie na samym początku na nas. I to było bardzo trudne. Był moment, gdzie pojawiała się paladynka, ponieważ tutaj oprócz rycerzy można też paladynów ewentualnie mieć. Paladynki bardziej. I ona się pojawiała w momencie, kiedy się pojawiało chyba 4 czy 5 troli w jednym momencie na mapie. I to też był taki moment, że można było właśnie wziąć jako za punkt odnośny do gry, w jakim momencie jesteśmy. Co tam jeszcze było takiego? Czarodzieje się pojawiało, chyba dwójka czy trójka czarodziejów tak na mapie. I trzeba było ich jakoś szybko doprowadzić do tej okolicy, żeby nie zdechli po drodze, bo to była bardzo cenna i ważna jednostka wtedy. Bo dopiero od tego momentu, jak się pojawili czarodzieje, można było robić sobie gildię magów. No i ja w to grałem, dziesiątki razy to przeszedłem. I się to w przyszłości okazało, upgrade'uję sobie też rogów. Nie wszystkie budynki można upgrade'ować, rogów można, nie wiem dokładnie nawet co to daje, oprócz tak zwiększonych hapsów. Ale zwiększmy. Bo na przykład niektóre, jak macie gildię gildię magów, albo na przykład kapłanów i to upgrade'ujecie, to wtedy macie dodatkowe czary tutaj. Czary są tutaj na dole. W ogóle chyba jakoś to przytnę, żeby nie było tego widać, bo to jest rzeczywiście jak gra w okienku. Bo ta gra nie jest dostosowana bardziej niż do Full HD. To muszę powiedzieć. Ale i tak jest lepiej HUD zrobiony niż w grach Paradoksu. Dobra, czy spróbować zaatakować sobie Evil Castle? Bo mam jednak trochę bohaterów. Tylko nie mam chyba zbyt dużo pieniędzy, by musieli ci tak z kolektorowie zebrać pieniądze, dlatego damy sobie jeszcze tak z 5 minut, upgrade'uję sobie marketplace, upgrade'uję sobie w nim rzeczy, żeby po prostu bohaterowie byli silniejsi. Tak samo bym sobie upgrade'ował, ile tych pieniędzy niesiesz teraz? No dobra, upgrade'ujmy sobie też kuźnię, żeby nasi bohaterowie byli silniejsi, po zaopatrzeniu się w bronię. A najlepiej też sobie zrobić marketplace tuż przed tym, jak przyjdzie sobie poborca podatkowy. Możemy ustawić minimalny ile musi uzbierać pieniędzy, żeby dopiero wrócił oraz ile pieniędzy musi mieć dany budynek, żeby do niego podszedł. Może ustawimy sobie 75 i 75. Ja z reguły zapominam o tym zrobić. To oni nie pójdą do takich budynków, bo czekają, aż dopiero te budynki coś uzbierają. Dlatego najczęściej na przykład do marketplace'u chodzić, gdzie tego hajsu jest więcej. Na przykład jeżeli podejdzie do marketplace'u i widzicie, że on podchodzi do marketplace'u, zróbcie market day. To wygoni co prawda tych, ale zbierze o te 600 dukatów, czy tam złota więcej. A tutaj widzimy, że bohaterowie też tłuką sobie takie mniejsze budyneczki, mniejsze budynki, mniejsze pomieszczenia, które mogą natomiast być przydatne dlatego, że tak, uznają, że mogą je pokonać, to idą. Takiego zamku solo praktycznie żaden bohater nie pokona, dlatego nikt się na to nie rzuca. Ewentualnie na przykład jeżeli ten by rycerz zaatakował trolla, ponieważ Roxy to mała szansa, że trolla zaatakują, a on by zaatakował go, to ewentualnie wtedy rogi by się rzuciły na to, żeby bić tego trolla, już tak wiecie, tak tchórzliwie, ale mając backupa. Dobra, mamy 1800 hajsu. Tu mamy wszystko, zbadane, więc praktycznie wszystkie możliwe upgrade'y mamy odpalone. To jest, są jakieś teksty o tych zamkach fabularnych i tak dalej, o zamku na przykład fabular. I żeby odpalić tutaj hantowanie na ten zamek, klikamy dwa razy lewym przyciskiem. I tak jak wcześniej zrobiłem na trolla, tylko wtedy nie opisałem tego. I klikamy, dajmy tyle hajsu, ile możemy dać. Nie możemy zmniejszyć tego hajsu. Możemy ewentualnie skasować flagę, ale wtedy nie zwróci nam się hajs żaden. Jest to ciekawe, jest zrobione. I właśnie, jak widzicie, mogę dać sobie też to na zamek. I jak kiedyś grałem sobie w demie, to ja to testowałem. I tak, można zniszczyć swój zamek w ten sposób. A jak wasz zamek upada, to kończycie grę. Jest kilka budynków, są niektóre budynki, tutaj akurat nie ma takiego budynku. A chyba warownia się nazywa, czy coś w tym stylu, że jeżeli wam zniszczą zamek, to on się przenosi do tej warowni.
No i mogą zniszczyć wam wasi ludzie w ten sposób wasz zamek. Po prostu uznają, że warto. Okej. Rogi... Właśnie widać, że, nie wszyscy trzymają się do końca tego. Niestety, jeżeli on nie odbiegnie, to raczej sobie zdechnie. Chyba, że ma Potiona, bo też często było tak na przykład, że... Ja myślałem, że jakiś bohater ginie czy coś. Dobra, dajmy jeszcze więcej hajsu. Cały, który teraz mamy, bo to nam szkoda. I tak końcówka gry. Ewentualnie możemy jakiś budynek jeszcze, na przykład rycerzy zbudować, albo rogów. No i właśnie. O czym ja mówiłem w ogóle? A, bo na przykład, że widziałem na przykład razem, na przykład taki ranger szedł solo z jakimś potężnym stworem, już praktycznie ginął i brał tego Potiona, którego miał kupionego z marketplace'u i wtedy spokojnie już pokonywał tego stwora. Więc to też jest takie... takie ciekawe, po prostu. Widzimy się w 20 paru minutach odcinka, bardzo miło. Zaraz Evil Castle rozwalimy i to będzie do koniec gry. Mam nadzieję, że uszu wam nie wysadzi zaraz, ponieważ ostrzegam. Dźwięk na koniec potrafi być bardzo głośny. On zabił sobie jeszcze trolla przy okazji, który jest zatruty. Koniec, oni zyskali hajs. A nie jest jednak tak głośno. Oni zyskali hajs, jak widzicie, tylko no nie mają jak go teraz wydać, no bo koniec gry. Czy możemy wybrać, czy chcemy kończyć grę, czy możemy kontynuować, z tego co pamiętam. Tylko kontynuacja nie ma po prostu żadnego sensu, poza tego, że rozbudowujecie swoje terytoria, albo na przykład chcecie potrenować. Hunters and peasants may carry out their work without fear. May the bright blessings of the gods continue. No i niektóre misje są takie właśnie uratuj wieśniaków, pokonaj potworów, a niektóre misje są rzeczywiście skomplikowane. Na przykład jest misja chyba na Advanced, która polega na tym, że... Może ją nawet znajdę. Tutaj mam statystyki, nigdy na nie patrzyłem nawet. O, ale fajna ikonka. Majesty ogólnie i... Twierdza to są jedne z tych dwóch gier, które są bardzo, mimo że nigdy ich nie przeszedłem, są bardzo, bardzo zakorzenione, jeżeli chodzi o nostalgię. Jest taka misja, że... Dobra, wiecie co, ja nie do tego klikać. Jest misja po prostu, gdzie chyba jakieś dwie frakcje coś się nawalają między sobą, a wy jesteście pośrodku nich. Niż druga wojna światowa, bo wszystkie inne konflikty, gdzie Polska brała udział przeciwko Niemcom i Rosji. A wy jesteście pośrodku z nich. No i oni się nawalają między sobą, ale wiecie się też poszkodowanym przez to. Tam chyba było szczury i gobliny się nawalały między sobą. I wy byliście po środku. I nie dość, że musieliście na początku przetrwać, to jeszcze musieliście ich wszystkich pokonać. Jest też misja na przykład, gdzie musicie odzyskać... Właśnie ma z tym czarodziejem jest to, że jakiś wieśniak podpieprzył książkę i on się gdzieś ukrywa na mapie. I są dwie możliwości zakończenia misji. Możecie albo tego wieśniaka znaleźć, zabrać książkę i dzięki temu możecie oddać to czarodziejowi, dzięki czemu wygrywacie. Albo możecie rzucić się na czarodzieja, co jest akurat o wiele większym wyzwaniem, ale nie musicie szukać tego wieśniaka. Była też taka misja, że chyba ktoś tam był chory, czy tam chyba władca był chory, że my tutaj. I był... I gdzieś był ukryty pierścień zdrowia właśnie. I trzeba było ten pierścień zdrowia znaleźć, ale były dwa haczyki. Po pierwsze był limit czasowy, chyba 30 dni, nie wiem czy widzicie czy nie, w prawym górnym rogu był taki limit czasowy. Znaczy był czas pokazany, 30 dni chyba było, nie no, czasami nie ma limitu czasowego, a czasami jest. Tej misji było chyba 30 dni. To jest jakieś 40 minut gry chyba. I macie to znaleźć. Ale drugi haczyk jest taki, że jest jeszcze bot tutaj, komputer jest. I ten komputer też chce go znaleźć. I jesteście pokojowo do siebie nastawieni do momentu, aż... No ja tak miałem, pamiętam. Znalazłem ten pierścień i bot mnie zaczął atakować. No i trzeba było tego bohatera, który znalazł ten pierścień, trzeba było go chronić, żeby przyprowadził go do królestwa z powrotem, bo tak to całe królestwo przeciwnika się rzuca na was. A to byłoby na tyle, nie chcę was dłużej zanudzać. Mam nadzieję, że was zachęciłem chociaż do spróbowania tą grę. Jeżeli chcecie więcej odcinków, to oczywiście chodzi tutaj reakcja tego filmu, czy jest oglądany, czy nie. Ewentualnie spróbujemy. Nie będę przechodzić całej gry, bo nie chcę mi się na pewno eksperta lecieć. Nie jestem aż takim hardcorem, a tutaj to pewnie są dowalone questy, a nigdy ich nie robiłem. Więc co, do zobaczenia już. Może kiedyś będzie też taki podobny film, materiał.
Do zobaczenia na jakimkolwiek filmie na moim kanale. Na razie, cześć, pa.